Już nagrywam. O Kuźnicy mi mów. Słuchaj, Kuźnica zrodziła się sprzed wojny, z czasów, kiedy nagle w Ciasno w ramach istniejącego harcerstwa zrobiło się pewnej grupie młodych, aktywnych ludzi, którzy z harcerstwa przeszli na uczelnię. Sprzed wojny już? Oczywiście. A. Do pierwszej Kuźnicy należała między innymi Rysia Cirn, długoletnia instruktorka głównej kwatery. Z Kuźnicą były związane Dewicowa, a Zosia Zakrzewska. To są wszystko Kuźniczanie. A czy właśnie późniejszy... kultywowanie tradycji nie jest główną rolą niejako obecnych przywódców harcerstwa? Nie powinni w pierwszym rzędzie poszukiwać tych tradycji i chronić je, utrwalać, a wręcz przekształcać na miarę współczesności, ale jednak odwoływać się do nich, stosować je. Właśnie bo to jest świeża strasznie wciąż. Delikatność polega na tym, że najprościej, niektórzy tak próbują z tego zrobić taki prosty mechanizm, tak? Najprościej jest przenieść sprawdzony mechanizm na dziś, myśląc, że to nas uszczęśliwi. Tak, że to się da. Nie, ale ludzie tego pokolenia, które tu jest, tak, może taką refleksję sobie wzbudzić. Czyli ile z takiej Kuźnicy może mieć zastosowanie współcześnie? Bo ja z punktu widzenia zawodowego patrzę na to, jak cię zapytałem, czy prowadzą ze sobą rozmowy. Formą rozmowy. No właśnie, dokładnie. Treścią wypełniamy ją na czas, w którym to narzędzie jest potrzebne, tak? Dokładnie. Inną treścią wypełniali ją młodzi studenci Politechniki Warszawskiej, kiedy zakładali pierwsze kręgi Kuźnicy starszoharcerskie, zresztą bo one się tak nazywały, a które potem się rozprzestrzeniły praktycznie i na całą Polskę, i na całą Warszawę najpierw, a potem Polskę. Do Kuźnicy wróciliśmy formuły po 57 roku ewidentnie, kiedy trwały jakby znowu dyskusje, jakie ma być to odrodzone harcerstwo. Ciekawe, w całkiem niesprzyjającym czasie. Tak. I zobacz, po 81 roku właśnie Perkos znowu przywołał Kuźnicę jako formę dochodzenia do pewnych wspólnych rozwiązań. I zobacz, jak udano. Znakomito, ona się zawsze tak, generalnie zawsze tak sprawdza, aczkolwiek bywało też postrzegana, zresztą podobnie jak w czasach Perkosa, do Kuźnicy należały między innymi członkami Kuźnicy była profesor Maria Straszewska i ona opowiadała mi kiedyś taką historię, że Kuźnica wychodziła ta przedwojenna poza formułę. Czy w prawo? Chyba w prawo. Poza formułę męskie i żeńskie harcerstwo. Dorośli ludzie, ukształtowani, chcieli dalej być czynni w działalności harcerskiej, więc nie widzieli powodu oddzielania się od siebie. Tak? Na uczelniach już nie studiowali tak jak w szkołach żeńskich i męskich. Uczelnie były koedukacyjne, więc oni naturalnie zaczęli być koedukacyjnym harcerstwem. Tak? Czy funkcjonować w koedukacyjnych grupach, bo bardziej chyba tak to trzeba wiedzieć. To było absolutnie nie do przyjęcia przez męską i żeńską główną kwaterę, zwłaszcza żeńską. I Marysia Straszewska mi opowiada, jak oni byli chyba w Kuźnicy, w Górkach Wielkich sobie tam jakieś mieli zajęcia, postanowiły z Ryśką Cyrn pójść na Buczę, na taką wycieczkę i Łapińska ich na Buczu nie wpuściła, bo to one nie są z żeńskiego harcerstwa. I one odeszły od drzwi. Coś podobnego. Jak nie pyszne. No dobrze, ale dlaczego coś nie podobne są żeńskie? Dlatego, że rozmawiały z chłopakami, że prowadziły dyskusję? Dlatego, że są w edukacyjnej grupie i prowadzą dyskusję z chłopakami. Chodźmy jeszcze tam kawałek, mamy jeszcze czas. No się tam, czy do tej wody, gdzie poszedł ten Bo tu mamy gdzie wracać. Która jest godzina?